każde dziecko zasługuje na miłość i szacunek. Zapraszam Was na kolejny odcinek vloga, w którym zastanowimy się, czy rodzina zastępcza daje szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Zapraszam. Jak wiadomo, rodzina jest niezastąpionym i naturalnym miejscem z dorastania dziecka. Dlatego tak ważne jest, by w momencie, kiedy biologiczna rodzina zawodzi, stworzyć dziecku tymczasowe miejsce, które pozwoli na jego właściwy rozwój. Takie zadanie zostało powierzone rodzinom zastępczym. To czasowa forma opieki nad dzieckiem, które tymczasowo bądź też całkowicie zostało pozbawione opieki rodzicielskiej. Rodzinę zastępczą mogą stworzyć małżonkowie lub osoba nie będąca w związku małżeńskim. Po orzeczeniu sądu to właśnie im powierza się dziecko do opieki. Warto jednak pamiętać, że rodzina zastępcza to tylko przejściowa forma. Jeśli rodzina biologiczna pokona swoje trudności, które były przyczyną umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, dziecko wraca do rodziców biologicznych. Natomiast jeśli nie ma takiej możliwości, dziecko trafia do rodziny adopcyjnej. Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z końca 2018 roku podają, że ponad 55 tysięcy dzieci przebywało w rodzinnej pieczy zastępczej. To pokazuje, jak wiele dzieci potrzebuje miłości. Rodzina zastępcza ma przewagę nad domem dziecka, ponieważ stwarza warunki wzrostu maksymalnie zbliżone do tych naturalnych. Kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Ma stworzyć miejsce pełne ciepła i miłości, a jeśli zachodzi taka konieczność, przygotować swojego podopiecznego do adopcji. Rodzina zastępcza współpracuje również z jednostką ośrodka pomocy społecznej, a także utrzymuje kontakt z rodziną biologiczną i innymi bliskimi osobami dziecka. Aby stworzyć rodzinę zastępczą, należy zgłosić się do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w swojej miejscowości. Każdy, kto chce pełnić taką rolę, musi posiadać odpowiednie predyspozycje, a także spełnić pewne zobowiązania, między innymi ukończyć szkolenie. Co roku 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Historie rodzin zastępczych pokazują, że to ogromna szansa dla dziecka na szczęśliwe dzieciństwo. Dlaczego? Bo poza zaspokojeniem podstawowych potrzeb mają one szansę na rozwój fizyczny, intelektualny, pełnię wsparcia, zainteresowania, troskę, opiekę, miłość, a także właściwe wzorce więzi na przyszłość. To tak ważne, by w tym trudnym czasie dla dziecka pokazać mu, jak budować właściwe relacje, jak dbać o innych i o siebie. Często relacja dziecka z rodziną zastępczą jest kontynuowana w jego dorosłym życiu, a rodzice zastępczy przeżywają dosłowny nalot swoich podopiecznych. Pojawiają się później zaproszenia na śluby, imieniny, urodziny, chrzty. Wszystko dla cioci i wujka. Historia pani Beaty i pana Antoniego Dzierżanowskich jest jedną z wielu, która pokazuje, jak ważne i potrzebne jest rodzicielstwo zastępcze. Ich misja rozpoczęła się w 2003 roku, gdy pani Beata przeszła na wcześniejszą emeryturę. Trwała do 2014 roku. Byli rodzicami zastępczymi dla 18 dzieci. Mimo zmęczenia, które często ich dopadało, wiedzieli, że mają nadrzędny cel. Przekonać dziecko, że jest kochane i nadać mu tożsamość, powiedzieć, kim jest. Zdawali sobie sprawę, że nie każda kobieta i mężczyzna dorośli do tego, by zostać mamą i tatą. W takim przypadku sami stwierdzili, że oddanie dziecka do adopcji było z ich strony największym aktem miłości. Ale wiedzieli również, że nie można budować nowej rodziny na nienawiści. Dlatego w przygotowaniu do adopcji prosili rodziców z adopcyjnych, by nigdy źle nie mówili o rodzicach biologicznych, bo nie można budować szczęścia na nienawiści. Pani Beata i pan Antoni przekonują, z przyjęciem dziecka zawsze związany jest strach. Przyjmując noworodka, tajemnicą są dla nas jego geny i pochodzenie. Przyjmując starsze dziecko, obawiamy się, czy poradzimy sobie z jego trudnymi doświadczeniami, które pamięta. Jednak lęk nie może być silniejszy niż miłość. Kiedy się boisz, popatrz w oczy dziecka, które tylko na nią czeka. Historię pani Beaty i pana Antoniego możecie znaleźć na naszej stronie internetowej. Tam również znajdziecie informacje o naszych inicjatywach, newsy ze świata, a także ciekawe artykuły w dziale Czytelnia. Zachęcamy również do polajkowania naszego profilu na Facebooku, a także subskrypcji kanału na YouTubie. Pamiętajcie, że również możecie wesprzeć nasze inicjatywy jak Fundusz Ochrony Macierzyństwa czy Fundusz Dziecka Chorego poprzez wpłaty na konto, a także fanimani.pl.